Siemano, jak mówiłem na filmie z Toyoty, powiedziałem, że wynajmę sobie kierowcę, który będzie za mnie jeździł, bo ja nie umiem jeździć po Krakowie, no to tak też zrobiłem. Poznajcie Marcina. Siemano. Dzisiaj on będzie kierował autem, a ja będę tylko nosił zamówienia. Auto tym razem mamy na gaz. To jest Ford jaki? Ford Escape. Escape. Szkoda, że nie jest kurde, no bo to... Na w hybrydzie, nie? Z 2007 roku. Więc jesteśmy na stacji benzynowej, mamy zatankowany gaz do pełna już. Zresetujemy sobie licznik. Mamy 210 mil. To trzeba wziąć pod uwagę, że to jest w milach, więc będziemy musieli to przeliczyć. No i jest zero. A co, załączamy Ubera i zobaczymy, ile uda nam się w ten sposób zarobić. No i potem po końcu jeżdżenia zatankujemy jeszcze raz i zobaczymy, ile to spaliło, jakie spalanie w ogóle wyszło. To jest ciekawe. Ogólnie jest to osoba doświadczona w transporcie w Krakowie, bo jeździ na co dzień w pracy swojej, więc wie, jak się poruszać mniej więcej po tym mieście, a przynajmniej po jakiejś części. Na pewno wyjdzie to lepiej niż jak ja bym jeździł. Czekamy na pierwsze zamówienie i jedziemy. Więc jedziemy po pierwszy odbiór. Przygotowaliśmy się na ten film w taki sposób, że na Instagramie was zapytałem, czy macie jakieś pytania do właśnie doświadczonego kierowcy, więc sobie dzisiaj porozmawiamy właśnie na te tematy, o które żeście zapytali. A dla ciebie to mam w ogóle niespodziankę. Doszły mnie słuchy, że potrzebujesz małej pewnej pomocy. Moja rola jest taka, że, to znaczy twoja rola jest taka, żebyś zachęcił mi tutaj widzów do rejestracji na Uberze, a ja ci odstąpię część swojego wynagrodzenia z reklamy. Mi pasuje. I że teraz mam zachęcać. Tak, musisz wymyśleć jakąś regułkę. Jaki głośny kurwa kierunkowskaz. Na łeb bym dostał. Ciekawe, czy będzie gdzieś stanąć samochodem pod makiem. Tak zwykle jest. Jest faktycznie. Zajebany. Tylko teraz pytanie, czy to kurierzy, czy takie grozy kurwa stoją, że chyba kurierzy. Biznesmeni. D2, Uber. D2, tak? D2. Proszę bardzo, czy znam pojedynkę zamówienie i potwierdzić? Dobra, dzięki. Kawka. Dobra, gdzie on tam stanął? Idziemy szukać. Wodna. O, no to będzie. Będzie zabawy, bo tam jest chyba brama wjazdowa. Poszło w miarę szybko, ty. Więc jedziemy z pierwszym zamówionkiem. No i zjebałeś. Po to są przepisy, żeby je łamać, nie? Jeżeli chcecie ponaginać własnoręcznie prawo w Krakowie, zapraszam na delivery w Uberze. Niekoniecznie, żeby łamać prawo, ale do zarabiania w Uberze. Jeżeli macie dostępny samochód, nie macie co z nim robić, macie nadmiar wolnego czasu albo macie potrzebę, żeby dorobić sobie trochę hajsu, kasiury, no to Uber stoi przed wami otworem. Zapotrzebowanie na kierowców jest cały czas, zwłaszcza teraz w sezonie jesiennym. Popołudnia są długie, pogoda jest chujowa. Co tu dużo mówić? Wsiadać w auto, zarabiać. Uber daje wam elastyczność. Sami decydujecie o tym, kiedy zaczynacie, kiedy kończycie robotę. Chyba, że nie chcecie jeździć autem, a albo skuterem, albo rowerem. To już... Dokładnie, tak jak Kacper. Ja na przykład nie wyobrażam sobie, żeby na rowerze albo na skuterze jeździć, bo nie przemawiają do mnie dwa kółka. Ja zawsze byłem zwolennikiem czterech kółek. Dlatego wybrałem pracę jako kierowca. Uber daje wam taką możliwość. Tak samo jak partner rozliczeniowy Everstar, który pomoże wam rozliczać Ubera. Wypłaty możecie mieć co miesiąc albo co tydzień. To już też tylko i wyłącznie od was zależy. No i pięknie. To jest bardzo fajne pytanie. Ile maksymalnie może samochód palić, żeby to się w ogóle opłacało? Jakie spalanie? I zależy też czego, ale możemy porozmawiać i na temat benzyny, i na temat gazu. To zależy przede wszystkim od samego ciebie. Jakie masz oczekiwania od siebie, od samego samochodu? Ile czasu możesz na to poświęcić? Jeżeli możesz poświęcić mało czasu, nie masz dużo czasu na realizację zamówień, no to fajnie, żeby paliło jak najmniej. No ale tak myślę, w przedziale do 6 litrów benzyny, do 5 litrów diesla, to myślę, że to już będzie w miarę bardzo opłacalne. No właśnie tak myślałem, że około piątki właśnie benzyny, no to już jest takie optymalne, nie? Wiadomo, gdyby zjadł kurwa mniej, no to tym lepiej, ale no... Też nie wiem, czy jest łatwo samochód taki typowo benzynowy, który spali tak mało. Chyba, że jakaś Skoda Citygo może, nie wiem. No jakaś Skoda Citygo, jakieś tam tak zwane gówno auta z małymi silnikami, jakieś tam Seicento. O, Seicento jest idealny na delivery. A jak trafisz Seicento w gazie, to już w ogóle jeździsz praktycznie za darmo. No i panie, 28C, no i co teraz? Tak, i mamy 28C. To jest teoretycznie tam na końcu osiedla. Niestety ja muszę tutaj zostawić samochód. Ba.
Nie po to cię wziąłem, żebym teraz z buta musiał zapierać. A pan musisz pedałować z rzadciem. No i taka robota. To jest jeszcze chyba tam na samym końcu, nawet nie? A nie, tutaj jest ten biały budynek. Chociaż tyle. Blisko lwą? No co ty gadasz? Kurwa. Halo? Dzień dobry, kurier Uber, ja jestem przy telefonie. Dobra, dzięki. Otworzył się? Tak, tak. Dzień dobry. Dobry. No. I druga, wszystko. Dzięki. Dzięki. Do widzenia. Moi widzowie, to co przed chwilą widzieliście, to jest jeden ze zdecydowanych minusów dostaw na delivery samochodem. Zamknięte osiedla. To jest największy koszmar chyba. No na pewno jeden z minusów, no bo jednak musicie ten samochód postawić możliwie blisko adresu docelowego. Jeżeli macie osiedle zamknięte, no to nie wyjedziecie samochodem. Nawet jak jest brama otwarta, nie polecam z tego korzystać, bo potem nie wyjedziecie. Bo będziecie czekać, nie wiem, pół godziny czy ileś, żeby was ktoś wypuścił. No, zawracamy. Kalwaryńska 75. Ciekawe, gdzie tam samochód zostawisz. O kurwa, będziemy mieli przystanek po drodze. Jest dobrze, że są zamówienia. Tutaj mamy jedno i po drodze będziemy jeszcze odbierać jeszcze jedno. Dzień dobry. B1. Dobra, dziękuję bardzo. Co tu się kurwa odjebało? Co tam się zadziało? A nie, tylko wiedziałem, że gość wyjeżdża, ale nie wiedziałem, że tak szybko ci pójdzie. Aha. Rozpoczyna się fajnie, bo mamy Bar Smak Karmelicka 10. Jak duży wpływ ma takie pracowanie na kondycję samochodu? I tu znowu odpowiedź na pytanie brzmi jak w kolejnej kreskówce Walaszka. To zależy, bo zależy jak traktujesz swój samochód. Jeżeli serwisujesz go na bieżąco, tak jak należy, czyli wymieniasz olej regularnie, sprawdzasz czy masz ten olej. Nie tak jak co niektórzy. Nie tak jak co niektórzy. Na delivery w zasadzie najlepsze są takie gruzy, tanie w zakupie, tanie w użytkowaniu, takie właśnie Seicento, jakieś Yarisy. W takich samochodach, mimo że one są tanie w zakupie, to jednak też pasowałoby co jakiś czas ten olej wymienić. I jeżeli szanujesz swój samochód, nie dajesz mu w pizdę na zimnym, tak jak to ładnie niektórzy ujmują. Jeżeli nie słuchasz młodocianych spoterów, którzy krzyczą daj mu, piskliwym głosem na środku skrzyżowania, no to samochód będzie ci służył. No to warto jest mieć budżet jednak, załóżmy tam ten 1000 czy 2000 większy, żeby na samym wstępie zrobić tam jakiś serwis. W tych samochodach części tak naprawdę bardzo często są tanie jak barszcz. Więc można robić wtedy, nie? No, ale zaraz tutaj pewnie ktoś spocony napisze komentarz, a to skoro tyle pieniędzy, to nie lepiej takiego za 7 kupić i nic nie robić? Tylko, że z samochodami jest różnie, no. Wiadomo, jaki mamy w Polsce rynek samochodów używanych, zwłaszcza tych najtańszych. Każdy chce swojego gruza, który się nadaje na złom tylko i wyłącznie, chce go sprzedać jak najdrożej. Więc niezależnie od półki cenowej, czy to jest samochód za 2000, za 5000, za 7, za 10, czy za 15, i tak bezpieczniej jest dołożyć tam te, nie wiem, 2 czy 3 tysiące, żebyś miał pewny rozrząd, żebyś miał pewne zawieszenie, żebyś miał pewne hamulce. To są podstawowe czynniki bezpieczeństwa. Z tego co ja w ogóle tak zaobserwowałem, z opowieści ludzi głównie, to mam wrażenie, że w lepszym stanie są sprzedawane samochody właśnie tak do 5-7 tysięcy złotych, aniżeli te za 30, 40, 50. Bo co nie słyszę, że ktoś kupił właśnie samochód za 30, koła za 40, to on zaczyna mieszkać na warsztacie, dosłownie. A to ciągle coś, a to ciągle coś. No nie, no naprawdę, nie? A jak ktoś kupi, nie wiem, jakieś 36 rozwiązania, no to nie słychać jakoś tego, nie? Dokładnie. Objects in the mirror are closer than they appear. Tak, dowód amerykańskości tego samochodu. Czemu? Wszystkie samochody z Ameryki, jak masz w Ameryce, mają taki napis na lusterku. Serio? Nie? Tak, bo Amerykanie to są kurwa debile. I oni muszą mieć takie napisane, nie? Na przykład w amerykańskiej instrukcji obsługi kuchenki mikrofalowej bardzo często jest, że nie wolno wkładać do mikrofali kota albo innych żywych zwierząt. A skąd się taki zapis wziął? Bo ktoś wygrał z producentem mikrofali batalię sądową o to, że mu się mikrofalówka zjebała, bo wpierdolił do niej kota. To znikąd się takie zapisy nie biorą. Dobra, teraz kombinuj, gdzie tu stanąć. Tu mamy wolne, tu mamy szybkie. Tak,
Kurde, oszukuję. Nie tak to miało wyglądać. Gdyby był w pojedynkę, to co by zrobił? Wrócimy, to się zapytamy. Tak, 09. Przyszedłem sobie postać i pooglądać, poudawać, że coś kupię. Jednak nie takie obok. O kurde. Mamy 7 km do lotu. No i ciekawe, gdzie on się zatrzymał tym czołgiem. A się okaże, że będę dymał. Odjechało taksi. Kurde. To jest Meyera 20D. O, górka narodowa. Tak. No i teraz dobrze, panie mądry. Co byś zrobił, gdybyś samemu jeździł w takiej sytuacji? Przede wszystkim ustawiłbym Ubera w tryb samochodu, kurwa. Dobra. O, patrz, pod samą klatkę. No i tak powinno być. To co my tutaj dostarczamy? Tutaj mamy bar smak. Dobry, proszę bardzo. Dziękuję. Dziękuję, do widzenia. Kuźnicy Kołłątajowskiej 23G. No. I taka ciekawostka. Zawieźliśmy właśnie zamówienie, które zostało odebrane jako drugie. Stamtąd pierwsze odebrane, dalej wieziemy. O kurwa, to jest 16 godzina. Zaraz będzie półtorej godziny jazdy, tak? Może zobaczymy. Kolejnym powodem, dla którego warto jest mieć mały samochód na delivery, jest sytuacja, jaka była przed chwilą. I widzicie, jaki gabarytów jest ten samochód. No ja niestety tutaj się musiałem trochę przyciskać, bo jest naprawdę ciasna ta uliczka Meyera. A tutaj takim sejczętem przeszlibyście jak przeciąg. Jeszcze między wami mógłby Antonow wylądować. No to jest akurat właśnie to. 23G, jak G. No, no dokładnie. Tu będzie to chyba po lewej. No tam mamy 23H. Tu 23W aż. Ile numer? O, a jest! Aha. A to sobie zobacz. Zrobimy sobie koło BMW. Ty. Kurwa. No to i tak będziemy sobie łazić. Gdzie tu są jakieś inne klatki? O co tu chodzi? Te budynki tak w Stanach tutaj. Uber! Dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Dobra, myślę, że czas na papieroska. Nic nie ma. No i na moment. Póki co, jesteśmy bez zamówienia, więc kierujemy się na Czyżyny. Że tam coś wleci i jest godzina 16.33, więc jeździmy półtorej godziny. O, Polska McDonald's. No, mówiłem, żeby tam jechać. Aha. Dobra, to staniemy sobie tak tutaj. I sobie tak staniemy. Nienawidzę tam kurwa łazić, no o ja ale jeszcze siedzą tam, poczekam. Chociaż dzisiaj nigdzie nie czekałem, no ale musi być ten pierwszy raz. 10 items, no zajebiście. Jak coś to ja po to AD. Dobra, może już pan pakować, bo tu będzie to pysztolet. To no, tu są dobra. Same napoje. Okej. Cała torba jedzenia. Szybko poszło. No powiem ci, że nawet w miarę, nie? Bo tam jest cała torba jedzenia. To chyba jakaś impreza się szykuje. Na jaki adres? Nie, jeszcze nie wiem, bo nie potwierdziłem. Jesteś głodny? To anuluję. Kijowska 57. Ale dosłownie po brzegi wypchana torba, żarcie mnie. I to jest gdzieś w sumie tutaj, nie? Ja nawet nie wiem, czy to nie jest ten budynek. Staniemy sobie tak jak imposter. No i trzeba brać przykład z porządnych kurwa kierowców. Tylko, że impost jest jakkolwiek podpisany, a ty nie bardzo. Ty, ja miałem magnesy przecież kurwa na auto. Co ty? No mam magnesy. O kurwa, jakie to ciężkie. O.
czekaj, czy to jest na pewno to? Musi być to. Ty, no to nie jest takie lekkie, jakby mogłoby się wydawać. Ty, no kurwa, nie rób sobie jaj ze mnie teraz. O co tu chodzi? Tu jest do 44, a tam jest od 96. To gdzie jest klatka kurwa B? Przepraszam? Gdzie jest klatka B? Zaprowadzę, bo gdzieś tak nie wiem. Dobra. Aha, tu, dobra. Dzięki. Dzień dobry. Będzie tak. Czy tak. Czy tak. Jeszcze? Jeszcze. Bo to jest ostatnia i będę PIN potrzebował do odbioru. Ej, Igor, PIN. PIN jakiś. 4736. 4746. Nie, to nie ten kod, to do telefonu kod. A, to zapiszę, dobra. Jeszcze do karty kredytowej poproszę. 5126. 5126. Super, dzięki bardzo. No zabrali mi windę, no nie wierzę. Brak zamówienia. No, już jest zamówienie. 309. 309, ale? No to jest tam przy Dolnych Młynów. Ale jak, Kijowskie 309, tak? Nie. Ulica, 309. Myślałem, że 309. No. Czy przy obecnych korkach jest sens wozić autem? W godziny szczytu na pewno nie. Nie, ja jedynie widzę sens jeżdżenia autem w godzinach od 20 w górę, nie? Znaczy, no nawet od 18 już w zasadzie można, to już się te korki tak trochę rozładowują. Najgorsze korki to są tak od godziny 13, 14 właśnie do 18, no to wtedy to nie ma co właśnie na delivery wyjeżdżać. Dobra, czekaj, bo tu z czego jest zamówienie, z tego pokoloku? Tak. A, tu, a, czekaj, to jest dwukierunkowa, z tego co widzę. 1E Uber. A jest zamówienie gotowe? Okej. Okay. Dobra, super. Dzięki bardzo. Kobierzyńska 8. Kurde, ja mówię numer zamówienia, chłop do mnie mówi, proszę o potwierdzenie. A zamówienia ani widu, ani słychać, ja mówię, a zamówienie gotowe chociaż? No. I tak, leży tu, a mówię, aha. I to wam właśnie, wracając do tematu, daje Uber Eats. Macie pełną dowolność, o której godzinie możecie jeździć, możecie testować na wszelkie sposoby. Często zdarzają się takie sytuacje, że potrzebowałoby się wyjść z roboty czy coś, to tutaj się nie musicie nikogo prosić, tylko sobie po prostu wyłączacie i idziecie, nie? I tyle w temacie. A jak tobie na taksówce się w ogóle jeździ? No fajnie mi się jeździ. Na razie nie miałem jakichś tam przypołowych sytuacji. A właśnie, pamiętajcie, że tworzenie jedzenia jest lepsze, bo jedzenie wam nie zażyga samochodu. Jedzenie wam nie będzie pierdolić najebane. Dokładnie. No to są same plusy wożenia jedzenia, a nie ludzi. Dokładnie. Jednakże wożąc ludzi nie musicie zapierdalać po piętrach. No właśnie. No i będziemy tu w tym korku stać. No niestety. Takie jest życie. Raz się przegrywa, raz się przegrywa. No, nawet nie jest zakorkowane. No, myślę, że będzie gorzej. Kurwa, no jeść tym oknem. A, telefonik kurwa stawi, to co ty? A... Co on tu pokazuje? Ty będę kurwa tu jechać. No tu w prawo. No jak kurwa? Do Skrzyneckiego. Przecież tam nie ma wyjazdu. Tu, chodzi mi o to, że tu, jak się skręca w prawo, przecież tam nie ma drogi dalej. Nie ma drogi? No nie wiem, chyba jedź, zobaczymy. Chuj, zawieszenie mamy wysokie. Zaraz się okaże, że tam jest jakaś droga, tylko ja nie wiedziałem o tym. Ty, no jest droga, to ja myślałem, że to tylko tutaj do tych budynków, do tego parku się dojeżdża i to koniec. Aha, jesteśmy na tym, o kurwa. Ba, ty, to przecież to dookoła nie trzeba jeździć teraz. O stary, taki skrócik. No to... Tyle czasu w niewiedzy. No jak zwykle kurwa, no bo to jakże inaczej, nie? Ty chłopie, ucz się kurwa, ja całe życie żył nie będę. Ale czekaj, czemu kurwa on nas tak podprowadził? No gdzie jest Kobierzyńska 8? To nie jest Kobierzyńska 8, stary. On nas prowadził przez zamknięte osiedle chyba. A zobacz na Maps Me. No dobra, skoro tak, ale no nie, no ja tam nie wejdę, bo przecież tutaj nie ma jak zadzwonić do tego. Czekaj, o co tu chodzi? A, widzisz, czyli jednak powinniśmy byli przez... Dobra, pojedziemy przez Rydlówkę.
Co to dziecko? Będę żygą. No i gdzie ty mi tu jedziesz w ogóle? Ja staram się do przodu, czasem skręcę. Kurwa mać, nie mam pojęcia o co chuj chodzi. Spróbujmy zaufać mojej intuicji. Nigdy jej kurwa nie ufałem, bo zawsze zawodzi. No ale spróbujmy. No i tutaj nigdzie nie wyjedziesz. A to jest tamten budynek. Czyli dobrze byliśmy. Czyli to jest jednak kurwa mam nowe osiedle. Co do chuja. Co, z powrotem do rzemieślniczej jedziemy, czy? Nie no, na szafrana jedź. Ty, no bo to kurwa ta pineska to wyglądała tak jakby ten. To jakby to było w środku tego pola ogrodzonego. Mhm. A, dobra, tutaj jest szafrana, okej. Nie, dobra, nie, ja dzwonię do niego. No dzwonię do tego gościa, przecież nie będziemy tu krążyć, kurwa. Dzień dobry, Uber z tej strony. Powie mi pan, jak tam dojechać do pana w ogóle autem? Od strony ulicy Rzemieślniczej. Od Rzemieślniczej, tak? No to już jadę w takim razie. Dobra, dzięki bardzo. No, no i tak się stanął i chuj. I zablokował drogę. Jakby kurwa nie mógł podjechać te 10 metrów do przodu, nie? I stanąć tutaj w tym... Ja nie wiem, kurwa to... Przecież to są niemyślący ludzie w ogóle. A za nim jest druga taksówka. I też sobie pasażera wypuszcza. No tak, ale to są korpo, nie? To przepisy dotyczą tylko tych kurwa na aplikacjach, nie? No i się poblokowali wszyscy. Ja pierdolę. A ten debil będzie dalej tam stał, kurwa. Ja pierdolę, chłopie, co ty robisz, kurwa? Ręce... Ja mu pójdę za niebie, kurwa. Ręce opadają razem z penisem. Podupcono osiedle. Ja pierdolę, a to tutaj jest. Tu też jest chyba jakieś nowe, czy nie? Patrz. Tu masz kurwa, tu jest Kobierzyńska 8, ale to jest tu poryte, rany boskie święte. Dobra, ja wysiadam tu sobie kurwa. No sobie tu stanę. Lipa, lipa. Straciliśmy masę czasu. Nie ma zamówienia. Ciekawe, czy teraz wyjedziemy z tego osiedla. Właśnie, to jest dobre pytanie. Ale nie no, widziałem, że tam jest jakiś ruch na bramie. No to powinniśmy wyjechać to właśnie bez problemu. Dokładnie. O, już się suka zamknęła. Otwiera się. Sezamie, otwórz się. No i się nie otworzy. O, to kurwas. O. Zaczęło go zbyzywać. Fajnie by było jeszcze 3 zamówienia zawieźć, to byśmy mieli bonus. Tylko nie wiem na ile on jest. Pewnie na 16 zł. Tak. Proponuję zrobić przystanek na BP. Oglądać? Nie. A zamówienie mamy z Brodzińskiego 2. Czyli to jest tam naprzeciwko rynku Podkrótskiego. Więc masz dużo czasu, żeby zaplanować, gdzie tam zaparkować. Dobra, gdzie to mieliśmy jechać? To jest Brodzińskiego 2. A co ty wpisujesz do kurwa? Prosto cały czas jedziemy. A chuj. No faktycznie prosto. Puszczasz mnie, czy mnie nie wpuszczasz? Dzięki. Jakbym się sam nie wpuścił, to by mnie nie wpuścił. Ty no gościu zostawił lukę, ale jedzie. I kurwa nie wiesz, czy on cię wpuszcza, czy nie wpuszcza. Bo zaczniesz mieszać, to on przyspieszy w jebie ci i będzie moja wina, żeby musiałem pierwszeństwo, tak. Nie? No, dobra, stawaj tu po prawej. I tyle. 75 Uber? Ja bym sobie Kołodziejska 1. Do domu już wracasz na stare śmieci, tak? Tak. No, a to jest jakieś biuro? Tak, twoja ulica i nie wiesz co to jest? Nie mam pojęcia. I wyszło się dło z worka. Ja też chcę zielone. O stary, tutaj ostatnio jak światła były wyłączone... Było grubo? No kurwa, to skąd ludzie mają wiedzieć jak jechać? No to ty. No, to samo co ze skrzyżowaniami równorzędnymi. No, no pewnie. No, pytania dalej cały czas. Czy koszty paliwa pokrywają jakoś te zarobki? Ale to nie powinno być na odwrót? Czy zarobki pokrywają koszty paliwa? No chyba na odwrót. Odpowiedź jeździ po ulicy ogólnie, nie? Bo gdyby nie pokrywało, no to raczej nikt by nie jeździł, nie? I w ogóle, gdyby się coś nie opłacało, to raczej by ktoś nikt tego nie robił, bo tym bardziej na takim Uberze, gdzie kurwa
jakaś umowa cię nie trzyma, ani nic takiego, nie? Jak znajdować miejsce do zaparkowania, by nie dymać kilometra z buta? Jak najszybciej. To taki guzik od świateł awaryjnych masz w samochodzie. Tak, to się potocznie nazywa światła awaryjne, a tak naprawdę to jest park anywhere button. A tak na poważnie, no to jak to starzy ludzie mówią, masz głowę i chuj, to kombinuj. Jak masz osiedle otwarte i masz, załóżmy, jakąś pewność, że szlaban ci się nie zamknie albo coś, no to próbuj, wjeżdżaj. Jak nie masz takiej pewności, no to najczęściej się staje, nie wiem, na chodniku gdzieś przed bramą, ale to trzeba też stanąć z głową, tak żeby nie zastawić ani chodnika, ani tej bramy, bo jak zastawisz albo przejście, albo przejazd, no to dobra, 10 pieszych przejdzie, 11 powie, że blokujesz mu przejście i zadzwoni na straż miejską. To pytanie bardzo mi się podoba. Czy jak chcesz jeździć autem, musisz mieć prawo jazdy, czy wystarczy samo auto? No dobre, tego się nie spodziewałem. No, na Uberze samo auto nie przejdzie, musisz mieć prawo jazdy i wyobraź sobie, że nawet i dowód rejestracyjny, a nawet i ubezpieczenie jest potrzebne. Tu gościu chyba wyjechał, wyszedł. Tak? No. Dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Nie ma zamówienia, no niestety dalej. Czy można odliczać koszty paliwa u portera? Jeszcze jak? Jeszcze jak? Tylko no, musicie mieć odpowiednie umowy podpisane, bo no, studenci nie mogą tego, bo nie mają umowy najmu. Ale tak poza tym, no to możecie, musicie brać tylko faktury na Apple Stara na przykład i macie to odliczane właśnie. I zresztą to nie tylko za paliwo, za jakieś naprawy auta czy coś takiego też możecie. Wszystko co się kwalifikuje pod tą działalność kubiersko-taksówkarską, nie? Jak wyglądają stawki w porównaniu do roweru? No wyglądają tak samo, tylko że na aucie masz więcej kilometrów do przejechania, co automatycznie daje ci większe zarobione pieniądze, bo pokonasz kilometrów więcej szybciej, no i tyle, nie? Co w przypadku, jeśli auto zepsuje się w trakcie dostawy, co się dzieje z takim zamówieniem? To samo co jak na rowerze, jak rower ci się zepsuje, czy złapiesz kapcia. Na Uberze raczej to wygląda tak, że no co, wzywasz sobie lawetę i smacznego, nie? Podczas oczekiwania na lawetę. Uber raczej nie wysyła innego kuriera, żeby przejął to zamówienie. Jak już to wyślą kuriera, ale do tej restauracji po nowe, dokładnie. No. Więc tak czy srak, no będziesz miał chociaż powiedzę zamów w takim pechowym dniu, nie? Niedługo na zamówienie żeśmy nie czekali, z 2 minuty może. I mamy galerię Bunarka. Dolałeś sobie tam coś, czy tak na sucho pijesz? Tajemnica. Myśmy tu będą tak pisać, że dlatego ja na miejscu pasażera jeżdżę. Czerwone macie, gdzie już? No widzisz, tak im się śpieszy, no. No i tu korek, kurwa, będzie. Kurwa, aż taka kolejka do galerii? No, chyba. Jasny fiut. No i chuj, zabije nas ta galeria dzisiaj. Kurwa, miało być pięknie, a wyszło jak zawsze. No. Dżum tu się, kurwa, nic nie rusza, ja pierdolę. Nie. No to ja nie wiem, czy wjeżdżanie tam na górę to jest dobry pomysł. O, jakoś poszło. Za nie wiedziemy ty. Za mocno nadusiłem ten gaziutek. Pierdole. O kurwa, tam wszystko stoi. A few minutes later. Ja pierdolę, ile ludzi. Tu się przejść, no o co tu chodzi? No co jest? No, czegoś takiego to w życiu jeszcze tu nie widziałem. B4. Będę miał 6-5 zamówienie jeszcze. Ale to nie jest do siedzenia. Nie można tu siadać. Dzięki. Ale to jest miejsce dla mnie, nie dla ciebie. Nie możesz tu siadać. A na co ty czekasz do jedzenia, żeby zabić komuś? No tak, na jedzenie czekam. Ale komuś, żeby zabić?
A to nie wiem, kto to zamówił. Chyba Gnojek, jaki pyskaty. Ja mu mówię, że on nie może tam siadać, a ten, ale to nie twoja restauracja. To zgasił mnie. Jeszcze jakiś chłopie Gnój mi przyszedł, kurwa, tam wiesz, była taka ten na torbę. Chłopce przychodzi, jeb mi tą torbą na bok i zasiada, nie? Ja się tak patrzę, kurwa, ja mówię, ty, ale ty nie możesz tutaj siadać, nie? I chłop jak mnie zgasił, ale to nie twoja restauracja. Mówię, o ty, kurwa, Gnoju, ty skaty. To człowieku stąd wyjedź teraz, kurwa, stoję challenge. Nigdy nie sądziłem, że o godzinie 19 w sobotę będzie tyle ludzi w galerii. Tam to jest stary, nigdy nie widziałem tylu ludzi tam w tej galerii, naprawdę. I wyjedziemy na pole i będzie ciemno jak w dupie. No. Czyli co, czyli mamy dwa pasibusy, czy? Tak, dwa pasibusy i jedziemy po pizzę jeszcze. O, jeszcze placek będzie. Tak. A no tak, no bo te p***dolone taksówki tu robią ten. Oni się im zamęt, no. No i co on otworzy tą Toyotą tu? No i znowu będzie trening parkowania na Kalwaryjskiej. Tak. Czekaj, wóz burger. Jest po lewej. No, gdzieś koło, że... A, jest wóz burger. Czekaj. 8F. Dzięki. No i teraz weź se przejść tutaj, kurwa. Tokarskiego 10. Torba samochodowa to nie jest jakaś taka, kurde, wybitna z tego, co zdążyłem zauważyć, bo nie mieści się do niej jakoś mega dużo. Najgorsza pora do jazdy, jak ktoś ma astygmatyzm. A ty masz astygmatyzm? Nie, jak wesel. W sensie, że mokro i ciemno, tak? Tak, tak, tak. Jeszcze pada taka mrzawka chujowa. Kurwa, Priusiarzu zajebany. Ogólnie pytania nam się skończyły, ale zobaczę jeszcze na Facebooku, chociaż nie chcę, kurwa, tam wchodzić. Zobaczę coś. Aha, muszę sobie włączyć. No dobra, to sobie nie zobaczę pytań, bo wypowiem. Facebook usunął tą stopkę, bo nie miałem alarmu włączonego, no i ostatnio stary, jak właśnie pojechałem na te 12 godzin na Uberze, sobie tak też zajęło, to wziąłem kurwa trafikara i wpakowałem rower w pizdu, żeby pojechać do domu, nie, i to było 23 jakoś i się wpierdoliłem tutaj akurat, jak był jakiś koniec meczu i kurwa w korku sobie stałem. A. No i chuj. Ja wtedy też tu w tym korku stałem z klientem. A? No. Udało mi się wjechać na parking, odstawiłem ten samochód w pizdu, wyjąłem rower i pojechałem mochnąć dalej, kurwa. Ty i tyle, wiesz. Chyba straciłem na tym 13 zł, kurwa. Dalej go otwórz. Dobra, to że niby... To, że niby tu park. Chyba stoi. Chyba stoi, czeka. Tak? O, dobra. Kurwa, mać ty. Pan pasibusa zamawiał? No to tu jest tak i tam pin będzie chyba potrzebny. Dobra, dzięki bardzo. Miłego dnia. Odlewnicza 14A, czyli kawałeczek dalej, ale tutaj autem nie przejedziemy chyba. O, i on tędy cię pchał, no dobra. Nie wydaje się. Czy tutaj będzie następny pasibus? Tak. No i widzowie, właśnie tak to jest. Biedna galeria nam prawdopodobnie zepsuje wynik, ale dostarczymy te ostatnie zamówienia i zobaczymy, co tam wyjdzie z tego. Prawdopodobnie obstawiam, że wyjdzie z 35 na godzinę. O, to jest tu zamknięte, osiedle.
ale fajnie tutaj. Cisza, spokój. Dobry? Proszę bardzo. Dzięki. O kurwa. 8,5 km do jazdy zera. Gdańska 40. Gdańska? Tak. Fajna wycieczka. Mam nadzieję, że go... Że chociaż będzie dobre siano za to. No to aż tam kurwa mać. No. Dojebało wycieczkę na koniec, nie? Bardzo fajne mają tutaj te szeregowce. Z chęcią... Szeregowce tu są? No chyba tak, nie? No bo to jest nie mieszkanie obok mieszkania, nie? A, coś... no to szeregowce. No, mógłbym tam mieszkać. Jakby ktoś chciał oddać mi tam mieszkanie, to wiecie, gdzie pisać. Oczywiście nieodpłatnie. Oczywiście, że tak. No, w donajcie mieszkanie, no jakże inaczej, nie? Tak. No bo gratis to uczciwa cena. Tak. Nie, ale spoko. Cisza, spokój tam, kurde, ładnie, schludnie. Mieszkania też najprawdopodobniej bardzo duże. Widzowie, widzicie to Volvo po prawej stronie. Teraz miga mu kierunkowskaz. Jest ciemno. Ten debil jedzie kurwa tylko na światłach dziennych. Ale jak to w nowym Volvo same światła się nie włączają? Jak to tak? No widzicie, Volvo dba o bezpieczeństwo, ale też daje pole dla obu szarych komórek użytkownika. No i co, i podamy wynik paliwa, w sensie jaki został spalony, damy to jako koszt, ale i tak będziemy czytać, że gdzie amortyzacja auta albo wynajem. Tak, samochód ma sprawne amortyzatory. Ale amortyzacji samochodu też się nie da jednoznacznie określić, bo to wszystko zależy, jaki jest samochód. Jeżeli jeździsz gruzem za 2000, którego kupiłeś tylko dlatego, że ma przegląd załóżmy na pół roku czy dłużej i nie masz zamiaru z nim nic zrobić, no to jaka amortyzacja? No właśnie, to jest właśnie to. To wtedy interesuje cię tylko paliwo. Właśnie w moim przypadku to nie ma w ogóle zastosowania żadnego. Jak ja właśnie od czasu do czasu wezmę tą Toyotę, żeby nagrać film, to po chuj ja mam wliczać amortyzację kurwa auta do tego. Jak ja nie korzystam z tego samochodu głównie do tego, nie? Kompletnie bez sensu, a oni mi pierdolą, że ja mam amortyzację auta w to wliczyć, nie? Kurwa mać. Będą jeździć sobie swoim, to będą sobie wliczać, nie? Bo to, nie wiem, nigdy nie rozumiem takiego typu myślenia. Chłop jedzie, YouTube'a sobie ogląda na telefonie, elegancko. Co? RedTube'a? YouTube'a. Tam to samo, chyba mecz leci. Co jest, kurwa? I tak właśnie ludzie jeżdżą, no zajebiście. No nie wiem, już dziękujemy. Co, i to jest to? To wygląda jakby to było to. No i ostatnie zamówienie. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. No i dobra, zaraz podliczymy wszystko. Tylko jeszcze auto trzeba zatankować. O kurwa. 72 brutto. No powiem ci, że ładnie sypnęło za to zamówienie. W sensie za te trzy. 72 brutto. Półtorej godziny tego robiliśmy, no to kurwa w sumie tak średnio. Ale gdyby nie było tego zastranego zatoru na tej galerii, no to byśmy to dużo szybciej ojebali. No tak, no w godzinkę na maksymalnie, nie? No. 189 zł netto. Podzielić na 5 godzin, to mamy 37,88. No to... No to lepiej niż się spodziewaliśmy. No nie, bo jeszcze trzeba gaz odjąć, nie? Więc wyjdzie 35, czyli pewnie tyle samo co mi Toyota. No ja zobaczymy. No 37, 38 całe. To i tak dobrze. Bo tego gazu to co ty kurwa, tam ledwo przycisk naciśniesz pewnie i już będzie do pełna. No pewnie tak. No na chwilę obecną przejechaliśmy 44 mile. Kurwa, 70,5 km ty. O kurde, to sporo. Myśmy zrobili. Ty patrz, kurwa, Angolem jeździ na tym. Na taksie, no. Zekr. Właśnie się pytałem, co to jest za ten. Za auto jakieś dziwne.
przypuszczam, że kurwa chiński elektryk. No weź pisz Google Zeker. Z-E-E-K-R. No, chiński producent. Mówię. Ale brzydkie to nie jest. Nie jest, to jest całkiem... ładne. Czuć jaki ma. No, no, no. Najgorsza jest taka chujowa mrzawka. Nigdy nie wiem, jak te wycieraczki ustawię. Chodzi mi kaporal. Cała stacja pusta, tylko dystrybutor, na którym ja chciałem stanąć, jest zajęty. Ja pierdolę. 18.32 zapaliło wyszło. Dobra, to teraz jeszcze policzmy, ile tam wtedy wyjdzie, zajmując to paliwo. To jest 171 zł netto. Podzielić na 5, no to i tak jest 34 na godzinę. 80 groszy mniej niż Toyotą chyba wyszło, no ale no, to wszystko przez tą galerię, nie? Bo gdyby nie ta galeria, to no tak, dokładnie. To byłoby 100 razy lepiej raczej. No, więc jak chcecie sobie pojeździć, macie auto w razie, no to pamiętajcie, możecie się zarejestrować na zostanie dostawcą.pl. Jak zapomnieliście, jakie macie benefity, możecie sobie przewinąć na początek i obejrzeć cały film jeszcze raz. Zdajcie znać w komentarzu, czy się podobało i w sumie tyle. Nara. Siemano.